No hello, tutaj Purpose jest ze mną. Yo, siemanko wszystkim, Dżingi z tej strony, witam was. Witam was i tak samo Lighter. Witaj, no, tak samo Lighter i witamy w kolejnym odcinku z Out of Reach. Tak, opowiemy wam kilka ciekawych historii. Po pierwsze, ostatnio przeskoczyłem sobie, tak, nudziłem się i zeskoczyłem sobie tutaj i wskoczyłem do tego domku. I okazało się, że nie mogę z niego wyjść. Słuchajcie, co myśmy kombinowali? Oddałem wszystkie przedmioty Lighterowi. Próbowałem umrzeć z głodu. Zajęło to dwa dni i dwie noce, po czym napisałem, bo okazuje się, że no na trybie PvE bardzo wolno się umiera z głodu. Po dwóch dniach i dwóch nocach napisałem do twórców gry Out of Reach. Oczywiście dniach i nocach w grze. W grze, tak. Napisałem do nich, że jak mam się stąd wydostać i powiedzieli mi, że jest komenda kill me. I zginąłem pod ręki. Purpo skupa. No żeś wiedział. Ale ty, no weź się ubierz, co? Nie, będę chodził z głową kratą. Patrzcie, kaloryfer ma, to chcę pokazywać, zobaczcie, no. A jak? A ty przystojny jesteś od tyłu, no. Dobrze, że tylko od tyłu. Dobra, słuchajcie, dzisiejsze zadanie, jakie sobie wyznaczyliśmy, to chcemy opłynąć wysepkę tą i popłynąć tam, żeby zobaczyć. A po co opłynąć? Szukamy nowych wysp. Ty, zakuty, wypadł na swoją łódkę, już? A my płyniemy osobnymi? Tak, każdy ma swoją łódkę, każdy ma swój samochód, poszedł mnie stąd. Po tym, co Crysis wykręcił, to wiesz, trochę się boimy, nie? A ja nie mam pochodni, okej? Ja też nie mam. Nie przejmuj się, ja też nie mam. Ej, nie chcę odpływać za tym łódką. Tam płyniemy, nie? W prawo. Tak. A to Lighter... Zanawracaj, ja bo cię popchnę. Tam spokojnie. Dobra. Ja się ustawię taką właśnie tą... Taką dobrą... dobrą pozycję przyjmę na kucaka, nie? No tak. To jest podstawa tutaj. Pozycja na kucaka jest podstawową pozycją... W tej grze, dokładnie. Zobaczcie, co... Patrzcie, co oni tu wybudowali, zobaczcie. O. Schody do nieba. No tak, ale to mi się tak przypomina również, jakiś taki w filmie było też... Jak się dopływały do brzegu, taka wielka budowla. Fajnie to wygląda. And she's buying the stairway to heaven. Pompuj, wypompuj zęzę, choć pompa przy pompie brakuje już rąk. Coś koło tego. Dobra, płyniemy w przygodę zobaczyć, co nowego możemy odkryć. A zobacz, jaki ten most jest pobudowany. Zobacz, co oni to porobili. Od razu ci Purpose mówię, nie płyń w lewy... lewy róg. Jest? Lewy dolny róg mapy. Nie płyń tam. A co tam jest? Woda. Znaczy, czyli to, co robisz właśnie, w grze. Właśnie aligatorek mnie... Atakował? Nie, no przepłynął obok mnie. A no, tam jest alligator. Luju. On mówi mnie zatkować, jak jestem na łódce? Nie. Chyba nie wiem. Ale czekajcie, a coś się dzieje? Rozwala się łódka na koniec, czy coś? Nie, na koniec jest niewidoczna ściana i się kończy, no. Myśmy już tak z Kasprem płynęli ostatnio, na odcinku u nas można... Panie nowych wysp. No, zastanawialiśmy się nad tym, że fajnie by było już, ale ten aligator posuwa tutaj, ej! Ty, on niezłego sprinta ma. Aha, ja was znowu odstawiłem, tak? No bo ty tak napierdzielasz to normalnie klawiatury, ci nie szkoda? Nie wiem, jak szybko to robisz. Co mu nawalam jak głupi, mnie palec boli, ja nawet trzy. Ja jestem po prostu mistrz ścigania się na łódkach, no co widzieliście w poprzednim odcinku. Ale ten aligator zawali się wygląda. Dobra, dawajcie chłopaki, bo ja to na was czekam. No płynę. Na łódka popłynąć, wtedy byśmy mieli kogo... W sumie ja powolutku. Kurp sam by płynął i by było szybko, tak. No dokładnie. Bo tam jest jeszcze jedna wyspa na przeciwko. A wiesz, że na łódce jest skrzynka, normalnie jest taka postawiona, tylko nie wiem, czy można ją otworzyć. Można. Można? Tak. Po prostu, jak najeżdża na tą skrzynkę... Zobacz, jaka tam fajna wyspa przed nami. No właśnie, ale nie, ja bym popłynął mimo wszystko... na razie bym popłynął trochę dalej na prawo. No to płyniemy na prawo, tak? Dobra. Ludzie, poczekajcie! Ty pedałuj, nie maruć tam. Naprawdę płynę wolno, no. A, jasne. Nawet ja cię wyprzedziłem, to musi być wolno. Staram się. Ja po prostu szybko myślę, szybko robię, no. Taki jestem.
taki ze mnie szybki koleś, ale nie wszystko robię szybko. No właśnie chciałem zadać pytanie, czy we wszystkim jesteś szybki? Dobra, opływamy tą wyspę dookoła, nie? No tak. Tam jest dużo zwierząt. Tam jest kolej, po prawej naszej jest kolejna szkoda. Słuchajcie, no to oni sobie tutaj płyną, a do mnie... dobra, tak. Napisała do mnie właśnie, bo no nagrywamy to z lekkim wyprzedzeniem i za chwilę będę nagrywał odcinek z Udzielasz się nagrywasz. Chociaż wiem, że to już było, to jednak wiecie, no gdzieś tam się rozjechało i właśnie napisała do mnie Firefox Girl. I ona w ogóle, no powiedzcie jej coś widzowie, bo ona do mnie na pan mówi. Jezu, jak ja nie lubię, jak ktoś do mnie mówi na pan. Mówimy ci coś. No, i do tego wszystkiego jeszcze jej zwracałem uwagę, że ja nie lubię na pan. Nie, ona będzie dalej do mnie na pan mówić. Panować. No dokładnie. Ona chce panować panowaniem. Dokładnie. Płyniecie? Coś tam płynę. Gdzieś tam jesteście na horyzoncie, nie? No dobra, to wiecie co, bo tutaj już można byłoby powolutku chyba popłynąć prosto. Tak jak taki kąt sobie obrać i płynąć prosto. Ciekaw jestem, czy tam w ogóle coś jeszcze jest, czy to już jest koniec. Ale jeżeli będę musiał sam płynąć na łódce... A może to już jest koniec? Ja wolałbym nie płynąć. Tam już nie ma nic? I nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść. To już jest koniec! No tego chciałem uniknąć, żebym nie był. Dobre wycie nie jest złe. Do księżyca. Poczekaj na noc. No, bo zaraz Roniego uruchamia u siebie w domu. On też będzie. Ej, wiesz, ja też mam tutaj. Ja mam koguta. What the fuck? Kurde, ręka mnie już boli od tego eowania. Deszcz pada. To jest tortura. Ale ja nie rozumiem was, ja was cały czas wam uciekam. A ja sobie. Bo masz łódkę szybszą. No, moja łódka jest cheatowana. No wszą masz i dlatego. O matko, jaka burza, jaka paskudna burza i deszcz. Wiecie, czego się najbardziej bałem w sumie? Ale pocieszyliście mnie, że dopływając do końca mapy zżera nas jakiś wieloryb, czy gdzieś inne coś. No, wiesz, to też oglądałeś nasz film. Bo my mówimy, że byłoby ciekawie właśnie, jakby to się skończyło tym, że jakiś taki potwór morski wypada i nas pożera. No nie, to nie byłoby ciekawe. Fajne. Dobre. Bo ja bym się zesrał. No jeszcze jak on ci z wody wyskakuje, nie? O. I wciąga do tej wody. A jak ty się tak boisz wody, to jak ty się kąpiesz w domu? Nie, no ja się boję tylko wody do momentu, w którym nie widzę dna, wiesz? Aha. Może być jakakolwiek woda, jakkolwiek głęboka, o ile jest przejrzystość taka, że o, widziałem piorun, że widzę dno. No i co? Przewiduję, że tam nic nie będzie. Nic na horyzoncie nie ma, panowie. No to ja nie płynę nawet już, powiem wam szczerze. Wiesz, Jingle, jak ostatnio się skończyło, jak nic na horyzoncie nie było. No. No właśnie, więc może zawrócimy, będę tutaj pierwszy. Dobra, zawracamy. Płyniemy na tą... Jest! Na którą? No na tą, którą mieliśmy na samym początku płynąć. To jest dużym... Nie, Jingle, nie w tą stronę. Znaczy to w tył na lewo zawrócę. No dobra. Na to, co jest naliwe na to, tylko wielko, czy... Nie, no na tą taką powyżej tych naszych dwóch. Które już widzimy. Wiecie co mi przyszło do głowy? Że ten piorun może pierdzielnąć w łódkę i się spali. Ty no, może już wypluj takie rzeczy. No fajnie też by było, naprawdę ludzie, to by było jakieś urozmaicenie. Nie, to wiesz, ja tylko dostaję zawału, że wpadłem do tej wody i możemy płynąć dalej. Drugi raz. Czekaj, to ja już przygotuję telefon, tylko adres mi napisz jaki, bo nie wiem gdzie tak karetkę wzywać. Na Out of Reach. Out of Reach. Wyspa po lewej. No to nie, proszę przyjechać do Out of Reach. Ale się rozjechaliśmy w ogóle, nie wiem czy widzicie mnie? Jestem pierwszy, no ja cię widzę. Dobra, wyzwanie sobie stawiam, challenge, dogonić Lightera. I który jest tam bardzo po lewo, tam bardzo tam? Aż po prawo. No ja. Naprawdę? Serio? A tak strasznie się rozjechałeś.
Kto pierwszy na tej wyspie? Jestem. Ja nie wiem, o którą wyspę chodzi, kurde. No powyżej na mapie tych naszych dwóch. Aha, to już chyba. Chyba. No zobaczymy. To jest wyzwanie dla mnie teraz. Kto pierwszy na tej wyspie? Bo miałem sporą. Mam sporą stratę do was mimo wszystko. Do mnie? No do Lightera przede wszystkim. No do mnie to nie, bo ja no, tak. Ja tam wiedziałem, tam nic nie ma już. Te dwie mapy wpisały nam tu pola wydrukowane. Ja wiedziałem, że tam nic nie ma. To specjalnie tak wolno płynąłem. Dobra. Wiedziałeś, że będziemy musieli wrócić, tak? Tak, właśnie dlatego. No to dzięki za to, że oszczędzasz moją rękę. Kurde. No ja już widzę wyspę na horyzoncie. To chodzi o to teraz widzimy, tak? Dobra. No, na wasze prawo. Tam były od razu jakieś dwa zwierzaki, widziałem chyba nosorożce. Jednorożce. Ła, już mnie palec boli. O, dopiero teraz? No. Ale napierdzielam już, teraz to po prostu tempo jeszcze szybsze niż w wyścigach mam. Ktoś mnie wyprzedził, ja nie wierzę, jak ja wolno płynę. No to Jingis cię wyprzedził. To jest przestawienie, nie mam zbindowanego na stałe kucanie. No panowie, zrównałem się z wami praktycznie. Kto pierwszy do wyspy? Kto pierwszy będzie na nowym lądzie? Kto postawi jako pierwszy nogę? To nazwie tą wyspę. O, to będzie wyspa imienia tego, kto jako pierwszy postawi stopę na nim. Jingis chyba sobie zbindował jednak te E na tego, na pedał. Tak, ja pedałuję tutaj. Nie, ty po prostu przytrzymujesz pedał i samo cię klika. No, chyba będę pierwszy. Takie odnoszę wrażenie. Ja. To... Ale tam już stoi jakaś wieża. No to widzicie, nie jesteśmy pierwszy. No błagam, muszę dopłynąć pierwszy. Ale pamiętajcie, tutaj chodzi tylko o dobrą zabawę. Jestem! Kto? Ura! Stopę na lądzie. Ja stoję na lądzie. No dobra. Wyspę imienia Jingisa. Wiecie, ja tak po cichu teraz do łódki już wróciłem. Byłem pierwszy. Stawiamy tutaj dzieci. Ale musisz, Purpos, przyznać jedno, że byłeś dużo przede mną na początku, więc dogoniłem cię. Jak byłem dużo przed tobą? No bo jak ja zawróciłem, to ty byłeś przede mną. Trzeba port postawić. Nie, na odwrót. Ja byłem przecież pierwszy na tamtym. No, Jingis, stawę port. No dobra, czekaj, muszę wziąć F5, muszę postawić pomosta, drewnianą platformę. Pójdź tutaj. Czy? Ła, ale mnie palec boli. No co jest, nie mogę drewnianej platformy tu postawić? Tam jest nosorożec. Dobra, czekaj, bo ja muszę wyjść z tej czekaj, mogę teraz tu dopiero. O, dobra. Tak jest, dla trzech łódek to postawię. No dobra, dostawiam jedną. Nie, każdy niech sobie postawi, bo jesteśmy za daleko od siebie, żeby... Nie, ja jestem obok Jingisa, to Jingis postawię, prawda? Znaczy, dobra, to ja do was płynę. No dobra, to ja to przygotuję już na trzy te, wiesz? Dobra. A tutaj stoi już jakiś pomost z łódką. Już tutaj Jingis był. Dobra, i teraz postawimy te... Małe? 4. No a po co nam duże? Żeby jakoś się zmieścić. No zmieścimy się, nie przejmuj się. Patrz, jedno... Drugie... Kurde, ten deszcz was zagłusza, chłopaki. O, nie ma materiałów. Haro. Ktoś musi postawić, ktoś wziął drewno? Lub coś takiego ze sobą? Ja mam 34 drewna. No to stawiajcie tutaj, ja już tutaj będę się starał dopłynąć. Dobra, zatrzymowałem. To ja postawię już. Jak to się robiło. No to postaw. Na samym środku, nie? Postawić. No tak, na środku, dlatego po brzegach zrobiłem jedno, a na środku, żeby było drugie, nie? Jest, już, jest. Tutaj na samym środku, nie? Mhm. Kurde, no. Ale tu jest cholera ciemno.
Czemu? Tak, dobra. Jest, jeszcze ja jest... nie wiem, może ja mam jasność jakoś źle ustawioną, ale już nie zaczyna mi ciemno robić. Jest jasno, o. Kto tam tak zaparkował? To ja muszę w środek płynąć, tak? Tak, płynę w środek, bo... No to popłyń w środek, a ja tutaj sobie już cofnę. Gdzieś to tam manewrowanie chyba mam już opanowane w miarę. No już masz. No teraz sobie dopłynę dopiero, nie? No dobra. Oficjalnie uważam tą wyspę za przejętą. Wyspa imienia Dżingisa Wielkiego. Dziękuję wam uprzejmie, sekretarzu. Co prawda dobra, warunki podpływam. Trochę chyba Bozia płacze, żeśmy tu przypłynęli. Myślisz? Ale damy radę. No dobra. Ma ktoś łuk? Ja mam łuk. Trzeba zabić tutaj, żeby przejść jakoś spokojnie. Bo tu sporo dziczy. Nie widzę nic na razie. Ja widzę dwa nosorożce. Nosorożce? Dobra. Już obok jednej... A! No i co? Jezu, jak się wystraszyłem! Co tam było? Hipopotam! A to hipopotam! A to jest... zabójca Dżingisa! Żeś ty wybrał wyspę? Tak ciemno było, że wiesz, zawał serca normalnie, bo wszedłem na niego. Kurde, normalnie wiecie co, praktycznie ja tu nic nie widzę. Gdzie jest ten? Pomóc ci? Linę mi dajcie. Już zacumowałem. Dziękuję. Fajnie. Dobra, wychodzę. A ja tu rydzę. A weźcie dodajcie w ogóle to do tego, do klanu. A stół postawcie, macie na stół? No właśnie, stół! Gdzie jest stół? Mam na stół. Zostawiaj stół i dodaj stół do klanu. To mam na stół. I jak to... Dobra, to mój first team. Postawiłem. Dobra. I teraz jak no to... i teraz klikasz na ten stół. Klikam. I tam będziesz miał dodaj dla klanu. Przekaż klanowi. No i dokładnie, to jest wszystko, co trzeba. Należy do... No i to, przypłynęliśmy. Ale wiecie co, to taką flotę mamy teraz. Co ty tam strzelasz już? Jak chcę zabić Hipcia. Zabijesz go z samego tego, z samej strzały? Czy on do niej uciekał? Nie uciekał. No, to jest jak to może być zabójca Dżingisa? No bo no... No bo ja go chciałem siekierą. Ale on jest wytrzymały, cholerstwo. O, sztyw, dzwonek! Dobra, nie żyje. Padł. Padł? A my zostałem resztka życia. Ja skaczę po nim. A ja go rozbieram. Ja też. 4 mięsa mi z niego wypadło. A mi już 5 tłuszczu. 4 mięsa, 8 mięsa razem mi wyleciało z niego, wiesz? 8 tłuszczu, zaraz wam powiem co jeszcze. 8 tam tłuszczu, jedna kość i 4 mięsa. Tak więc są jeszcze 2 hipcie. 8 mięsa, jedna skóra, jeden tłuszcz, jedna kość. Kurde, fajna wyspa. Ale tam jest dużo fajnych... Przepraszam bardzo, dlaczego... Podatek pobieram za chodzenie po mojej wyspie, co to jest się pytam tutaj? Uciekaj, Lighter! Nie, ja mu dałem coś takiego, jak na cebulę przystało. Masz. No dobra, słuchajcie, zwiedzimy sobie tą wyspę w następnym odcinku, jak już się zrobi jasno może. Tak, bo tutaj już jest ciemno. Ja nie wiem, gdzie ty nawet rzuciłeś, tu nic nie widzę. Masz pochodnie, to podświeć. No dobra. Nie mam pochodni. To dzięki serdecznie za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i trzymajcie się. I pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia. Hej, na razie, yo! Na razie. Cześć.